Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkey, no i gramy w Sekiro. No i w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że już w końcu zakończymy to całe wspomnienie, czy jak to inaczej nazwać. No wiecie, coś tam, co dzwoneczek nam przeniósł. Prawdopodobnie okaże się jeszcze, że nawet, że zakończyłem dosłownie przed końcówką. No i oczywiście, jeśli będzie za mało czasu, to idziemy zwiedzać nowe lokacje. You, the young masters. I wouldn't go in there if I were you. Dreadful illusion techniques. Without a snap seed, it cannot be overcome. Take this. It's not much, but it's what I have. No, to już chyba posiadamy. I co tu jest? Jakaś iluzja niby. Wiecie co? Ja idę, dopóki nie będę miał konieczności tego wszystkiego użycia, to nie będę używał, bo ostatnio już jedno zmarnowałem. I chyba będzie tu kolejny boss jakiś. Father? Mother? The butterflies, everyone is gone. Illusion technique. It's been a long time, son of owl. Żeby to była ta persona, o której tak długo już słyszałem na różnych grupach. Nie wiedziałem nic o niej, poza tą nazwą. Do what must be done. O Jezu. Słyszałem, że ona jest strasznie wkurzająca. Więc, no mi trzymajcie kciuki. Może uda się wyciężyć dzisiaj, jeśli cały odcinek znowu zmarnuje na jakąś jedną pojedynczą bitwę. Teraz? Im niższa żywność, tym wolniej odnawia się postura. Wskaźnik postury staje się bardziej czerwony, gdy spada tempo jej odradzania. Techniki takie jak unik z kontratakiem sprawdzają się doskonale przeciwko wrogom, którzy szybko odzyskują posturę. Gdy żywotność spadnie, cios znaczący postury są skuteczniejszy. B, unik. A, RB po uniku, unik z kontratakiem. O, nowe rzeczy. A wiesz co, zanim coś jeszcze, to... Zamiast toporka to się bardziej przyda. Okaże się być tylko iluzją. To wszystko jest zbyt proste, żeby było prawdziwe. Tak więc... No... Nie. Nie to. Do przyczynienia z Dark Soulsów. Nie, ja z nim nie zwyciężę za pierwszym razem. Na pewno. Co to było? Wiecie co? Nie jest to może jakieś trudne. Do czasu. Zgaduję, że to jest całkowicie inaczej niż się wydaje. No ale kontynuując. Wydaje mi się, że jeśli udało się ją podpalić, o ile to w ogóle jest możliwe, to walka mogła być dużo prostsza. Tak więc... Ciekawi mnie tylko jak... O co chodzi z tymi... Z tą iluzją, jeśli chodzi o panią motyl i w ogóle? W jakim...
kontekście to jest wszystko pokazane jako iluzja. Tam wspominane. Co nie, no ja chcę ją podpalić, po prostu ja się nie poddam, dopóki tego nie dokonam. Oczywiście jestem świadom powagi sytuacji i tego, że prawdopodobnie nie jest to, co tutaj się wydaje. Ale cóż, ja się nie będę poddawał też. Chyba, że tak techniki iluzji chodzi o te wszystkie nitki, na których ona stoi i tak dalej. To wszystko można skontrolować jakoś łatwo. Nie byłbym zdziwiony, gdyby właśnie o to chodziło. Jeśli to jest prawda, to prawdopodobnie sobie znacząco utrudniałem, powiedzmy, starcie. Tą jędzą. Chociaż nie wierzę, to miał być koniec starcia za chwilę. Nie no, wiecie co, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Zobaczycie, to nie będzie koniec, ja to wiem. No wiedziałem. Czyli tak jak myślałem, to są tylko iluzje. Nie no, nie będę ukrywał, ja po prostu się spodziewałem, że tak to się zakończy to wszystko. No tak. Nie ma co się dziwić, że wszyscy mówili, że to jest strasznie wkurzająca bitwa. Dziwne, nie zablokował mnie. Wiecie co? Tyle negatywnego się nasłuchałem o tej bitwie, że jednak sobie ją odpuszczę. Pozwólcie, naprawdę, wrócimy tu kiedy indziej, a w tym odcinku idziemy na coś normalniejszego. Możecie mi to wypominać, ale no... Tyle, co ja słyszałem o tym wszystkim, to... No, niestety. Powiedzmy, że nawet moje ostatnie ćwiczenia, jak widzicie, no nie są najlepsze. Chociaż, żeby nie było, jakoś sobie z tym radzę. Z nią radziłem. Dobra, zobaczcie, takie chwilowe zawahanie, już jestem oczywiście gotów, no i po prostu idziemy walczyć dalej z oponentami, ze wszystkim w ogóle. Co to? It seems Ishin's illness is indeed grave. The land of Ashina will not last much longer, even with Genichiro on our side. What about our other mission? Black Hat is fighting like a demon by the Serpent Valley side of the castle. Then that's where we're going next. But keep your wits about you. The Black Hat Badger won't go down without a fight. Hmm.
A, czyli tam jeszcze ktoś siedzi, oczywiście. Super. Wiecie co, nie, ja nie wiem, jak sobie tutaj z tym wszystkim poradzić, jak jest tak dużo. Ale mam na pewno to jest dużo prostsze, niż mi się wydawało. Tylko trzeba po prostu wiedzieć, co zrobić. Także pozwólcie, że ja chwilowo po prostu zrobię moją standardową technikę tchórza, no i wrócimy tam już z odpowiednimi też narzędziami. Cóż, pożegnam się z szulikanami, no i toporek, tak. Powinien sobie poradzić z tych kapeluszami bezproblemowo. Oczywiście, a propos Lady Butterfly, czy coś, wolę angielską nazwę niż Pani Motyl po prostu. Byłbym wdzięczny za wszelkie porady, jak sobie z tym czymś poradzić. Prawda, wiem, dwie próby i się poddałem w ogóle, ale tyle co ja słyszałem negatywów na jej temat, to po prostu aż się człowiek zniechęca. Co ja na jakąś grupę, powiedzmy, włażę to wszyscy, tylko krytykują, jaka to ona jest wkurzająca, ciężka, niesprawiedliwa i w ogóle ta walka z nią. Pewnie było to są tylko opinie innych, ale potrafią one nieźle zachęcić bądź zniechęcić człowieka do starcia z nią. Pewnie było, no ja nie dostanę od was porad i tak wcześniej czy później się z nią skonfrontuję. Ale oczywiście im sensowniejsze będą porady, im więcej ich będzie. A, zapomniałem o tym, że mogę teraz takie połączenia robić. Czyli że oni mają tak po prostu sobie truciznę? No, ja mam tylko truszki w proszku. Ktoś mi wytłumaczy, co się stało? Jak z tym czymś walczyć? Mam czarny proch, chyba już miałem. Pastylka, super. Wiecie, czego najbardziej się obawiam? Tam jest lek kontaktowy? U, tego jeszcze nie było. Sproszkowany specyfik o trujących właściwościach. Aha. Używany od wieków przez shinobi za silny. Po spożyciu wywołuje lekki stan anormalne otrucie. Lekkie zatrucie się neutralizuje wszystkie pozostałe trucizny. Okej, fajne. Niektórzy shinobi wykorzystują ten specyfik również do pewnej szczególnej techniki. Ponoć trucizny rozszerza umysł. Chwilowo nie będę tego brał. Ale wiecie co? A mi się wydaje, bo to jest, powiedzmy, krok w stronę bezpośredniego komunikatu dla gracza. Niedługo będziesz musiał się nauczyć samemu podtruwać, żeby robić coś potężniejszego. Oczywiście... No, to wszystko są moje spekulacje. A patrząc na to, jak ogólnie From Software w serii Soulsborne nie pokazywało nigdy w żaden znaczący sposób, powiedzmy, co jest istotne, jakoś najczęściej kazali samemu się domyślić i w ogóle, no to nie. Nie, to są jakieś jaja? Znowu ten grubas? Nie, ja jeszcze raz podziękuję. Czyli teraz muszę iść na braku wykrycia. Na braku wykrycia. Oczywiście po czym, jak to stwierdziłem, już zostałem wykryty. I to jeszcze przez tego, którego najbardziej staram się unikać. Ale cóż, do tej pory z nim ani razu nie wygrałem, więc... Może tym razem. Pamiętam go jako trudniejszego oponenta. A nie walczyłem z nim już przypadkiem, tylko że po prostu... Trochę, jak to nazwać najprościej... Innym typie... Odzienia? Czy tam mówiąc nawet tak prościej w ubraniu z nim? Nie. Bo walczyłem z jego ubraną wersją. Super, kolejny. Prezentuje toporek przeciwko nim.
średniawo, chociaż oni ogólnie są podporni na obrażenia wszelkiej maści. Hej, to było chamskie. To było naprawdę chamskie. Dobra. Naprawdę jestem jakoś dzisiaj rozkojarzony. Dlatego wybaczcie wszelkie nieogarnianie systemu. Chociaż tak, czuję się pewniej grając w Sekiro teraz, niż miało to miejsce ostatnio. Jakoś tak, te ostatnie nasze przygody, pokonanie pijaka. No i tego tutaj, nie pamiętam jak się gość nazywał, ale tego strasznie łatwego na koniu. No jednak tak podbudować człowieka. Czemu nie będę kontrować dzisiaj? Wcześniej kontry mi jakkolwiek wychodziły, ale dzisiaj no. Dzisiaj jakoś naprawdę... No. Nie wiem, jeszcze raz będę używał słowa dzisiaj, ale... Po prostu jakoś nie jestem w formie. Co nie umniejsza mojej winy w nieogarnianiu, jak w to grać. Chociaż, jak wspominałem już nawet słownie parę minut temu... Ostatnio... Przynajmniej ja uważam, że trochę się dowiedziałem o tym, jak grać, co i jak, i pokazam chociaż część. Może nie aż skill, ale moich kompetencji do grania w Sekiro. Tak można to określić najprościej. Kompetencje. Super. Oczywiście musiałbym coś wykryć i zepsuć wszystko. Strasznie długie było to combo. No i oczywiście doprowadziło mnie do śmierci prawdopodobnie. Dobra, co ja będę tutaj się bawił w jakieś bitwy czy coś? Nie, ja po prostu jestem gotów nawet stchórzyć. Byleby tylko mieć chociaż chwilowy spokój. Jest punkt zaczepu. No i oczywiście nie, punkt zaczepu, tylko musiałem spaść. Bo po co? Na co komuś się zaczepić od dach i w ogóle mieć spokój? Nie, no lepiej spaść. Chociaż to chyba było z innej strony, co kurczę, garść popiołu to już było. Złom żelazny też było. Nie no, stamtąd musiałem jakoś doskoczyć. Ale jak, gdzie i kiedy, to nie wiem. Dobra, wiecie co, ja nawet nie będę mówił nic o moich wspaniałych... O moim, w sumie, wspaniałym braku umiejętności, nie wspaniałych. Bo mam tylko jeden brak umiejętności. Znaczy, da się mieć kilka braków, ale w moim przypadku te wszystkie braki łączą się w jeden wielki brak, więc no... W sumie mam pojedynczy brak umiejętności. W ogóle gdzie ja idę? I po co? To jest jeszcze druga kwestia. O, znajdźki. Kiedyby znajdźki i... Było... W ogóle tych cukierków nie używam tak swoją drogą. Nie wiem czemu. No i co? No i już jesteś wrogowie mi znowu zauważyli gdzieś. A to co? Te dziwne jaszczurki całe. Wiem, że są tak naprawdę, co ci ludzie tutaj są strasznie niezdrowi pod kątem swojego trybu życia czy coś. No pomyślcie sobie w ten sposób. Wszystko w proszku. Proszek gaśniczy. Odtrutka w proszku. Coś tam jeszcze zaraz będzie w proszku. Nie, naprawdę niezdrowy tryb życia muszą prowadzić, że tak wszystko proszkują. Udało. O, zamek w Aszynie. Nowa lokacja? Kielby nowe lokacje. Chociaż to pewnie oznacza nowe wyzwania, co oznacza, ale ja z drugiej strony, czemu
prostu jakkolwiek to by, nieważne, której strony, ale oznacza to kolejne problemy. Co jest równoznaczne z... Płonący byk? Wszystko oni jeszcze nie wymyślą. W ogóle jak z tym walczyć? Poza tym, że jeśli dobrze kojarzę, to... Jeśli dobrze kojarzę. Chociaż nie. Nie, to jednak mało daje. Super, płonący byk. Na jedno uderzenie, mam tylko jedno skrzeszenie, a tu walczę z jakąś płonącą krową. Płci męskiej. Nie, no ta gra jest aż za bardzo, powiem wam szczerze, zaskakująca. Wściekłe to, nie ma jak się przed tym ukryć. Chyba, że trzeba... Nie, to się strasznie szybko regeneruje i w ogóle. Czy może, wiecie co? Jeśli to jest płonące, może to też jest taka sugestia, w zasadzie spanikowało, bo płonie, no to może wypadało to jeszcze bardziej podpalić. Znaczy, wiecie co, ta krowa wydaje mi się jeszcze trudniejsza nawet niż spotkanie z motylową kobietą, więc... Wiem, że nie zdecydowany, ale jeszcze patrząc na czas... Pójdziemy tak z dwa razy zawalczyć z tą kobietą i... W sumie znowu nic nie osiągnąłem na odcinku, ale... Tego można się było spodziewać. A to żeby nie było... Listen... I tried my best, but the Harada line is finished. A... To jest ten gościu... Ale wiedziałem po prostu, że to oni. Ale dobra. Jak ona to zrobiła? Dokonywała uników. A, zapomniałem, mam toporek, którego nie chciałem mieć na tą bitwę. Super. Nie ta proteza. Ej, to działa! Ja bym taki miał pomysł. To działa! Tym razem nie zadziałało. Super. Wiecie co? Nie, ona naprawdę jest wkurzająca, ale ja się nie poddam. Ja z nią zwyciężę. Jeśli w tym odcinku, to w następnym. Ale co to będzie właśnie w następnym? Ze względu na to, że tutaj to już nie mam niczego, co by mogło mnie jakkolwiek wspomóc. Dlaczego nie było? Dobra, wiecie co? Mamy już 23 minuty, więc jeszcze powinienem zdążyć coś zrobić. I czy to ucieknę? Nie, nie ucieknę, oczywiście musiałem zginąć. I tym razem mam już dosłownie pomysł, jak to zrobić. Dlatego też tym razem już muszę się wyciszyć, bo... Nie jestem w stanie się skupić na tej walce. Za dużo, powiedzmy... Od strony mechanicznej ona wymaga bardziej nawet niż od strony. No, od strony. No. Rozumiecie, o co mi chodzi, nawet nie słuchajcie, jeśli gadam głupoty, bo to jest zazwyczaj takie. Dobra. Więc po prostu dajcie mi chwilę na przemyślenie się czegoś, no. Tak właściwie na przygotowanie się do bitwy, no i na samą sobie bitwę. Jeszcze ze dwie, max trzy próby bym zrobił. A potem już po prostu kończymy, może nawet się ubijemy. No więc ja się wyciszam.
Cukierek wrażliwego, dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego go biorę, to oczywiście, no, poza tym, że można się domyślić, to na drugą rundę dopiero. Pierwszej nie ma zamiaru jeszcze posiłkować się słodyczami. Tak więc jedna tykwa, wskrzeszenie, kontra druga faza. Dobra, wiecie co, cukierek nie ma sensu tutaj, potrzebuje, powiedzmy, nawet nie wiem czego, potrzebuje, dlatego ostatnia próba. Tym razem nie biorę nic ze sobą, po prostu idziemy i miejmy nadzieję, że nie dostanę od tego smoczego mowy, bo jeśli tak, to ja już się poddaję. Thank you.
No cóż. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć o tym wszystkim. Wczoraj tak byłem z siebie dumny i w ogóle, a dzisiaj widzicie, jak mi idzie. Tak więc, no, chyba nie muszę więcej mówić. Po prostu dzisiejszy odcinek jest niewypałem, no i mam nadzieję, że mimo moich nieudacznych podejść do wszystkiego wam się jakokolwiek podobało, no i po prostu do zobaczenia już w następnych odcinkach z Sekiro, o ile kiedykolwiek one powstaną, rzecz jasna. No, bo to oczywiście zależy od was. No i po prostu do zobaczenia następnym razem. Hej!